Przecież także jest nadzieja, że za chwilę będzie piąta, panie Ryszardzie, czego życzę. Gratuluję i dziękuję. I my serdecznie, serdecznie gratulujemy. Proszę państwa, i mamy teraz jeszcze jedną bardzo ważną informację, zatem prosimy państwa o uwagę. Decyzją burmistrza, pana Sławomira Wiśniewskiego, Drobin przyłącza się do inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, polegającej na sadzeniu dębów wolności. Szanowni państwo, sadzenie dębów wolności to wspólna akcja Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Lasów Państwowych, której celem jest upamiętnienie 25. rocznicy odzyskania suwerenności przez Polskę w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Dęby będące symbolem siły i długowieczności sadzone są w różnych miejscach Polski, między innymi związanych z odzyskaniem wolności czy miejscach ważnych dla lokalnych społeczności. Takie miejsce w Drobinie pan burmistrz wybrał. Znajduje się ono w parku po wschodniej stronie kościoła. I teraz właśnie pan burmistrz Drobiński Dom Wolności posadzi. Jak nas zapewnia, nie chce robić tego sam. Zaprasza więc pan burmistrz i my również zapraszamy do towarzyszenia mu. Przede wszystkim zapraszamy dzieci i młodzież, stypendystów burmistrza, które to stypendium przyznawane jest po zakończeniu każdego semestru nauki. Zapraszamy do współuczestnictwa w sadzeniu dębu wolności naszych miłych gości, pana marszałka. I proszę państwa, zapraszamy panie burmistrzu już w tej chwili. Tak, zapraszamy państwo. Pójdziecie teraz posadzić ten dom, a my, proszę państwa, pozostajemy w nastroju doskonałej zabawy. Zapraszamy.